20 stycznia, piątek, dzień dobry. Dzisiaj dzień bigosu, który może być inspiracją na weekendowe gotowanie, czyli możemy zrobić porządek w lodówce po całym tygodniu i ugotować bigos, bo tak było za czasów PRL-u, kiedy w barach mlecznych królowała fasolka po bretońsku i bigos właśnie. Każdy region ma swoją jakby sztandarową potrawę. My mamy kluski śląskiej roladę, w Katowicach jest na przykład karminadel, ale bigos zna cała Polska. Na bigos jest mnóstwo przepisów. Co rodzina to inny przepis. Jest też bigos, czyli potrawa tak naprawdę plebejska w wersji luksusowej, czyli z dziczyzną, z prawdziwkami i na czerwonym winie. To, jaki zrobimy bigos, zależy od naszej fantazji, od tego, co mamy pod ręką. Ale czy dzisiaj możemy kupić jeszcze gdzieś w jakimś barze mlecznym dobry bigos? Jeśli znacie miejsce, gdzie można zjeść dobry bigos, to prosimy, żebyście nam polecili.